Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Jak to działa. Nie będzie to może taki typowy odcinek, ponieważ nie będę wam tu jednej rzeczy wyjaśniać, jak działa, bla bla bla. Ale stwierdziłam, że do tej serii też to można podpiąć. A mianowicie, tak jak sama nazwa wskazuje, kilka absurdalnych gadżetów beauty, czyli takich, wiecie, upiększających. Znaczy, mam kilka takich absurdalnych, myślę, że absurdalne. Może się okażą, że jednak są fajne, a może się okażą, że tak jak myślałam, będą takie... Zobaczymy. Jak widzicie też w tytule, będzie konkursik. Ale to potem, nie? To dopiero potem, więc jak na razie zapraszam was na odcinek. Okej. Pierwszym gadżetem, jaki znalazłam w internecie, to są fajne chińskie napisy. To jest do nosa. To jest... z tego, co się dowiedziałam, to jest do prostowania nosa. Wiecie, jak ktoś ma jakiś krzywy nos, nie wiem, ja tu mam taką górkę, nie wiem, może to mi pomoże, może... Odpakujmy to. Okej. Tak jak mówiłam, ten odcinek będzie się trochę różnił, ponieważ ja nie mam pojęcia, jak to działa, ja dopiero sprawdzę, jak to działa. O matko. Okej, co mam w pudełku? W pudełku mamy jakieś śmieszne... Nie wiem, czy to widać. O. Rozszerzy się to. O, w pudełku mam jakieś śmieszne noski, jakieś śmieszne urządzenie i coś takiego. Nie mam pojęcia, co to jest, ale myślę, że się dowiemy. Myślę, że... Nie wiem. To wszystko jest po chińsku. Szczerze? Nie czaję. Czy to się wsadza do nosa? Okej, dobra. Wsadzamy to do nosa. Matko kochana, co ja robię ze swoim życiem? Nie wiem, jak byście rozumieli te obrazki, bo ja ich tak w sumie... Okej. Wygląda jak smarki, ale okej. Dobra. Drugi. Przyjemnie bardzo, no nie powiem. Okej, skończyło się na tym, że przerwało mi nagranie. Ale ja mam to w nosie. Okej, na czym ja skończyłam? A, na tym, że... bardzo fajny pomysł, ale myślę, że może lepszym by było, wiecie, jak jest taki piercing, co się tu przekuwa i ma się taki ten sznureczek, czy coś tam ten, przypięte do ucha, do kolczyka w ucha, w uchu. To wiecie, jak macie przekrzywiony nos albo coś, to możecie tak ciągnąć za to i to jest, myślę, że o wiele bardziej przyjemniejsze niż trzymanie czegoś w nosie. Przejdźmy do kolejnego produktu, a ten można wywalić. Kolejnym super mega beauty gadżetem będzie... Może weźmy to. Kolejna chińska produkcja... Proszę. Super. Jest to opaska do modelowania twarzy. Wiecie, macie taką, bo ja na przykład mam okrągłą twarz, to myślę, że mi to pomoże nie wiem jak to będzie działać, zobaczymy. Oczywiście wszystko jest po chińsku, jak żeby inaczej, ale przynajmniej obrazek jest, to myślę, że sobie poradzę. Jak jest obrazek, to już jest coś. To już nie jest tak źle. Okej. Wygląda to tak. Zobaczymy. Okej, to jest na brodę. Wydaje się, że to jest na brodę. O matko, co ja robię? Dobra. Sprawdźmy to. Nie wyszło, ale podejście numer dwa. Mamy broda. I tu. O matko. I wiecie co? Coś mi to nie wychodzi.
Dobra, to się mają mieć uszy. Dobra, 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 już zaczynam czaić bazę. To ma być ucho. Okej. Okay. O matko kochana, to ma być drugie ucho. I... Wiecie co wam powiem? Po pierwsze, wyglądam w tym prześlicznie. Nie sądzicie? O. Moje uszy. I to są to bardziej odstające. Nie. Jedyne co widzę to to, że mam jeszcze bardziej pulchną twarz w tym. I wiecie co? Myślę, że jeśli chcecie uzyskać lepszy efekt, to weźcie sobie bandaż i owincie sobie głowę. Tak będzie. Tak myślę, że będzie lepiej. Jak się... O, widzę kota na tarasie. Siema kot. Okej, okay, wróćmy. Myślę, że jak niektórzy mają taki ogromny ból zęba i trzeba tu lód trzymać, to wystarczy, wiecie, tu se obwiązać i będziecie mieć lepszą twarz. Na pewno, z pewnością. Przejdźmy do kolejnego. Tego kolejnego? Kolejnego produktu. Kolejnym gadżetem. To jest coś, co jest popularne, czego ja kompletnie nie rozumiem. Ale okej. Okay. Jest to powiększacz ust. Nie wiem, jak to mam powiedzieć, ale ja nie wiem po co komu, po co, no nie wiem. Po prostu nie wiem. Coś takiego. Wygląda to tak. Używa się to w ten sposób, że jakby to powiedzieć, masz się zassać do tego i będziesz mieć większe usta. Nie potrzebujesz botoksu, nie potrzebujesz, jak to się nazywają, te takie inne jakieś powiększające usta, ale wystarczy po prostu sobie to zassać. Spróbujmy. I co? Są większe? Wiecie, co mi to przypomina? Nie wiem jak wy, ale jak się w dzieciństwo piło tam jakieś soki w szklanych butelkach albo w słoiki jakieś się miało albo coś, to jako dziecko to właśnie się tak robiło z takim słoikiem albo czymś, tylko potem jak się tak mocno zasało, to się miało tu po prostu takie jakby limo dosłownie, całe różowe albo fioletowe, tu i takie okrągłe. I szczerze, ja się boję tego aż tak mocno robić, bo jeszcze będę mieć po prostu takie piękne kółeczko. Równie dobrze zamiast to kupić, możecie po prostu wziąć sobie rurę z odkurzacza i wessać się odkurzaczem. To chyba nie działa. Chyba nie. Dobra. Oj. Dobra. Kolejny fail, kolejny absurdalny gadżet, który moim zdaniem nikomu do życia nie jest potrzebny. Bo po co? Teraz myślę, że chyba mam ostatni gadżet, jest najciekawszy. Przynajmniej mam taką nadzieję, że chociaż on w jakimś stopniu zadziała. Tatuaż na usta. Mam go w trzech kolorach. Wypróbujemy sobie jeden, może dwa. Ewentualnie. Nie wiem, który wybrać. Tylko wiecie co, jakoś nie przepadam za panterką, więc panterkę wywalamy, bo nie. Więc albo róże, albo nie wiem, jak to nazwać, szachownicę może. Okej, okay, już wiem mniej więcej jak to zrobić. Teraz jedyne co muszę zrobić, to iść po wodę i po jakiś wacik czy coś, żeby nałożyć to na te usta, więc zaraz radzę. Okej, okay, więc mamy tak. O, ale mi nogi bolą. Dobra. Już wylałam wodę. Brawo, Wiki. Więc tak, co musimy zrobić? Nie mamy tego, nie możemy tego ucinać. Ani tu, ani tam. Mamy to nałożyć na usta w taki sposób, że matka. A jednak możemy... Nie, chwilę, co? Możemy to ucinać, ale tylko stąd. Nie te góry, nie tą górę, ani nie ten dół, ale można to odcinać odtąd i dotąd i po bokach. No, więc co?
więc muszę sobie to uciąć. Matko kochana, przecież to jest 4 razy większe niż moja górna warka. Więc co robimy? Naklejamy to na swoje usta. Pięknie, ładnie, cudownie. Boję się. Okej. Przyklejone. Teraz mamy namoczyć to wodą. A to więc moczymy wodą. Okej. Jestem tego naprawdę strasznie ciekawa. Już samo odpadło. Nie wierzę w to, co robię po prostu. Nie no, ja myślę, że moje usta są teraz przepiękne. I to też mamy teraz namoczyć. Okej, okay, dobra. Czekam spiska, jak to wygląda. Dobra, to znowu wyleję tą wodę. Okej. Okay. Pięknie, nie? Moje usta są teraz cudowne. Znaczy, to mi trochę nie wyszło. I ty też nie. Jestem ciekawa, jak ja to zdejmę. Więc to było wszystko z tych moich super życiowych porad w kategorii beauty i wszystkich mega gadżetów, których nie polecam. Ale wiecie co, jak chcecie sobie to wypróbować, to na własną odpowiedzialność. Matko kochana, może tak zasłonię te usta, bo to jest po prostu porażka. Więc, tak jak obiecałam, konkursik! Oczywiście, co was najbardziej interesuje w konkursikach, no to co można wygrać. A do wygrania są iPady mini, vouchery na koncerty i zestawy kosmetyków barwy siarkowej. Dostałam taki jeden, jest tu, nie wiem, między innymi mydełko, szampon, czy takie dwa fajne kremiki, nawilżający i matujący. Ten polecam akurat. Więc co musicie zrobić? Musicie wejść na www.jestnatorada.pl i na tej stronie musicie wrzucić jakiś film, zdjęcie, mem, gif, czy cokolwiek, które ilustrują to, ilustrują jakieś wasze życiowe porady. I teraz niekoniecznie muszą to być tak jak u mnie, jakieś beauty i te sprawy, inne takie gadżety. Może to być rada na, nie wiem, na jak posprzątać pokój, albo jak sobie poradzić z czymś tam, czymkolwiek, dosłownie, co chcecie. No i to było na tyle, generalnie. Mam nadzieję, że któryś z was... Mam mrówki na nodze, mam mrówki na nodze, mam mrówki na nodze, matko kochana, ratunku. No i to było na tyle. Żegnam was w bardzo mega cudownych, czerwonych ustach, w których wyglądam jak jakaś panna lekkich obyczajów. Ale co tam? Pa, pa. Mam nadzieję, że to zejdzie. Oho. Super, schodzi. No dobra, schodzi. Co ja robię ze swoim życiem? Powiedzcie mi.